Doprowadź wzór funkcji f od x równa się 3x plus 10 przez x plus 4 do postaci kanonicznej, następnie wyznacz dziedzinę i miejsca zerowe tej funkcji oraz zbiór wartości. Zaczniemy od doprowadzenia funkcji do postaci kanonicznej. W pierwszym etapie mianownik przepisujemy i ten sam mianownik sztucznie wprowadzamy do licznika, czyli również mamy x plus 4. Następnie licznik musimy doprowadzić z powrotem do tej postaci, w jakiej występował. Czyli widzimy, że tutaj mamy samego x, a tutaj mamy 3x, więc cały nawias będziemy mnożyć przez tą trójkę. Zobaczmy, co dostaliśmy. Po opuszczeniu nawiasu dostaniemy 3 razy x, to jest 3x, i 3 razy 4, to jest plus 12. Czyli widzimy, że mamy 3x plus 12, a wcześniej było 3x plus 10. Musimy z powrotem dostać dziesiątkę, czyli od 12, jeśli odejmiemy 2, z powrotem dostaniemy plus 10. Na tym etapie będziemy nasz ułamek rozbijać na dwa ułamki. Pierwszy ułamek wygląda w ten sposób, czyli mamy w liczniku 3x plus 4 przez x plus 4, a drugi ułamek wygląda w ten sposób. Zwróćmy uwagę, że tutaj przed dwójką mamy minus, ale proponuję zawsze między ułamkami zostawiać sobie plus, czyli ten minus skoczy nam do licznika. W liczniku mamy minus 2, a mianownik przepisujemy bez zmian. Zwróćmy uwagę, że gdybyśmy teraz dodawali te dwa ułamki do siebie, to wspólny mianownik przepisujemy, a liczniki dodajemy, czyli dostajemy z powrotem to, co było. W pierwszym ułamku możemy skrócić wyrażenie x plus 4 w liczniku i w mianowniku. Po skróceniu otrzymamy z pierwszego ułamka 3, a drugi ułamek przepisujemy bez zmian. Teraz jeszcze tylko zamienimy miejscami ułamek z liczbą i w ten sposób otrzymaliśmy postać kanoniczną naszej funkcji f od x. Aby wyznaczyć dziedzinę tej funkcji i jej zbiór wartości, naszkicujemy wykres. Najpierw w naszej funkcji szukamy funkcji postaci a przez x, czyli u nas ta funkcja przyjmie postać minus 2 przez x. Widzimy, że nasze a jest ujemne, czyli wykres funkcji znajdzie się w drugiej i czwartej ćwiartce układu współrzędnych. Naszkicujmy nasz wykres. Teraz zastanówmy się, o ile jednostek, w którą stronę będziemy przesuwać nasz wykres. Ponieważ bezpośrednio do x jest dopisane plus 4, pamiętamy, że to, co jest bezpośrednio przy x, odpowiada za przesunięcie lewo-prawo i zawsze na przekór. Czyli jeżeli mamy plus 4, to będziemy przesuwać o 4 jednostki w lewo. Czyli tak troszeczkę wbrew intuicji. Natomiast do całego wzoru funkcji jest dopisane plus 3, to jest przesunięcie góra-dół i tu już intuicyjnie. Jeżeli jest plus, to w górę, jeżeli minus, to w dół. Czyli w naszym wypadku będziemy przesuwać o 3 jednostki w górę. No to przesuńmy asymptotę pionową o 4 jednostki w lewo. Oraz asymptotę poziomą o 3 jednostki w górę. Przesuwamy naszą asymptotę. Zwróćmy uwagę, że wcześniej asymptoty pionowa i pozioma, czyli osie x, y, tworzyły tutaj taki krzyżyk i nasz wykres znajdował się w lewym górnym rogu i w prawym dolnym rogu. Teraz tutaj mamy krzyżyk czerwony i również nasz wykres będzie się znajdował w lewym górnym rogu i w prawym dolnym. Pamiętamy, aby wykres nie przecinał asymptot. Teraz na podstawie naszego wykresu czerwonego, obowiązuje nas teraz wykres czerwony, będziemy wyznaczać dziedzinę funkcji.
Idziemy od lewej strony do prawej wzdłuż osi x i patrzymy, dla jakich x-ów nasz wykres istnieje. Widzimy, że jakbyśmy rysowali takie proste wzdłuż osi x, to nasz wykres istnieje cały czas za wyjątkiem x-a równego minus 4. Czyli dziedziną funkcji jest zbiór liczb rzeczywistych z wykluczeniem liczby minus 4. Wyznaczając zbiór wartości, idziemy wzdłuż osi y. I znowu, jakbyśmy rysowali sobie takie proste wzdłuż osi y, to widzimy, że nasz wykres istnieje zawsze za wyjątkiem 3. Co oznacza, że zbiór wartości to jest zbiór liczb. Nie. To jest zbiór liczb rzeczywistych z wykluczeniem trójki. W ostatniej części zadania wyznaczymy miejsca zerowe naszej funkcji f od x. Zaczniemy od wyjściowej postaci. Wiemy, że miejsce zerowe to jest taki x, dla którego y będzie zerem. W naszym wypadku y to jest zapisane jako f od x, czyli chcemy, wyznaczając miejsce zerowe, chcemy znaleźć takiego x, dla którego f od x będzie zerem. Czyli do naszego równania pod f od x stawiamy 0. Prawa strona równania zostaje przepisana. I teraz po prawej stronie mamy ułamek, po lewej stronie jest 0. Zastanawiamy się, kiedy ułamek będzie zerem. Oczywiście wtedy, gdy jego licznik będzie zerem. Czyli zerem ma być 3x plus 10. Dziesiątkę przerzućmy na lewą stronę. I obustronnie podzielimy przez 3. Czyli dostaniemy, że x to jest minus 10 trzecich. Na tym etapie musimy sprawdzić, czy potencjalne nasze miejsce zerowe należy do dziedziny funkcji. Jeżeli by nie należało do dziedziny funkcji, to nie jest nasze miejsce zerowe. Widzimy, że z dziedziny została wyrzucona tylko minus 4, czyli minus 10 trzecich spokojnie leży w naszej dziedzinie. Czyli nasze miejsce zerowe należy do zbioru jednoelementowego wynoszącego minus 10 trzecich. Może wyciągniemy jeszcze całości. Minus 3 i 1 trzecia.